To jest bardzo piękne i dobre, że ostatnie słowo tej pielgrzymki należy do Pana Jezusa. I że właśnie z tym Jego słowem będziemy wracać do naszych domów i do naszej codzienności. To słowo, któregośmy słuchali, myślę, że nie tylko potwierdza to, co zrobiliśmy dzisiaj, ale nas zachęca do tego, by to doświadczenie pielgrzymowania przełożyć jakoś na język codzienny, na język zwykłego życia. Dzisiaj w pierwszym czytaniu chrześcijaństwo jest dwukrotnie nazwane drogą. Najpierw słyszymy o tym, że Apollos znał drogę pańską. A potem słyszymy, że Pryscyla i Akwila wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Chrześcijaństwo jest nazwane drogą. Co więcej, w tym pierwszym czytaniu widzimy ludzi, którzy są w drodze. To pierwsze zdanie takie niewinne. Paweł zabawił w Antiochii, zabawił pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię. To jest zdanie, które mówi o trzeciej wyprawie misyjnej Pawła. Paweł dopiero co wrócił z drugiej wyprawy. Miałby prawo sobie usiąść i dychnąć, ale on się zabawił tylko trochę i wyrusza w trzecią wyprawę, która potrwa 5 lat. Będziemy kolejne 5 lat widzieć Pawła w drodze. Potem w tym samym czytaniu pojawia się Apollos. Bardzo ważna postać, bardzo ważny uczeń pański. Słyszeliśmy, pochodzący z Aleksandrii w Egipcie. Ale my go nie spotykamy w Aleksandrii w Egipcie, tylko go spotykamy w Efezie, w Azji Mniejszej. A potem słyszymy, że ruszył dalej i wyruszył do Achai, do Koryntu, do Grecji. Więc też człowiek, który jest nieustannie w drodze. Jezus też mówi o sobie, że jest w drodze. Dzisiaj słyszymy niemal zakończenie 16 rozdziału Ewangelii Jana, więc jesteśmy z Jezusem na ostatniej wieczerzy i na tej ostatniej wieczerzy Pan Jezus kilkakrotnie mówi do Ojca, do uczniów, to jest taki refren: idę do Ojca. Ponieważ idę, to jesteście smutni. Powinniście się cieszyć, że idę, bo moje odejście będzie dla was pożyteczne. Ten obraz Jezusa w drodze jest refrenem Jego wypowiedzi na ostatniej wieczerzy. Więc chrześcijaństwo jest drogą. I myślę, że dzisiaj po tej pierwszej połowie dnia zrozumiemy doskonale, że właśnie, że jest drogą, to znaczy jest czymś znacznie więcej niż studiowaniem mapy. Można przesiedzieć całe życie i myśleć o tym, że chętnie bym się gdzieś wybrał. Można się naczytać bardzo wielu książek podróżniczych. Można mieć wielkie plany na podróże i nigdy nie ruszyć się z miejsca. Myślę, powinniśmy sobie nawzajem podziękować za to, że dzisiaj żeśmy się ruszyli z miejsca. Przeszliśmy te kilkanaście kilometrów w jakimś doświadczeniu wiary, w jakimś doświadczeniu modlitwy, w jakimś pięknym doświadczeniu wspólnoty.
Możecie teraz o tym opowiadać ludziom przez cały rok, ale jeśli oni by mieli coś z tego zrozumieć, to musicie ich w przyszłym roku zabrać. To znaczy tylko ten, kto się ruszy, będzie wiedział, o co chodzi w tym pielgrzymowaniu. Nie wystarczy się naczytać. Chrześcijaństwo jest drogą, nie jest mapą. Nie jest mapą do studiowania, tylko jest drogą. Szukałem w głowie jakiegoś własnego doświadczenia, które by wam to mogło przybliżyć i wam powiem taką historię, od której się uśmiejecie. Jak byłem chyba stosunkowo młodym chłopakiem, bo na pewno nie umiałem jeszcze czytać, to tata dał mi książkę o Tatrach. I przeglądałem tę książkę w te i we w te. Nie umiałem czytać, więc to, co mogłem, to oglądałem sobie obrazki, nie? Bardzo dużo się dowiedziałem o Tatrach. Wiedziałem na przykład, jak wyglądają rysy. Ale poznałem je dopiero wtedy, jak na nie wyszedłem. To wiedziałem, co wtedy masz w nogach. A najfajniejsze jest to, że widziałem, co widać z rysów. Tego nie ma na żadnej fotografii. Ale to najśmieszniejsze doświadczenie jest takie, że na przykład jakbym nie pojechał w te Tatry, to bym całe życie myślał, że kozice są popielate. Bo książka miała czarno-białe zdjęcia. I kiedyś właśnie z tatą szliśmy którymś z chodników tatrzeńskich i no i wyszły naprzeciwko nas trzy czy cztery kozice. Ja mówię, tato, co to jest? A tata mówi, no nie bądź głupi, kozice. Mówię, jak kozice są popielate. No kto ci powiedział, że są popielate? No widziałem w książce. Od ciebie zresztą. Tata pożałował, że kupił czarno-białą książkę. Nie wystarczy studiować drogę, jaką jest chrześcijaństwo. Trzeba nią chodzić. Papież Franciszek tak bardzo pięknie napisał, to jest zdanie, które często przytaczam. Wiara widzi w tej mierze, w jakiej się porusza naprzód. Nie. Wiara widzi w tej mierze, w jakiej się porusza naprzód. Jesteśmy w kościele franciszkańskim. Jezus powiedział do świętego Franciszka w chwili jego nawrócenia, że ma odwrócić porządek w swoim życiu, nazwać to, co gorzkie, słodkim, a to, co słodkie, gorzkim. Można na ten temat napisać książkę, powiedzieć kilka wykładów, ale Jezus mu zaraz zrobił z tego ćwiczenia. I jak Franciszek wyszedł z domu, to wyszedł prosto na trędowatego. I wiedział, że jeśli naprawdę słyszał Jezusa i Jego Słowo, to musi podejść i pocałować Go w usta. I dopiero wtedy może zrozumieć, o co chodzi w chrześcijaństwie. A nie wtedy, kiedy się o tym nasłuchał. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej się porusza naprzód. W chrześcijaństwie nie chodzi o znajomość Ewangelii, chodzi o drogę Ewangelii, o to, żeby się nią poruszać. Możemy się, chcę zamknąć ten wątek, możemy się naczytać o pięknych celach. O najpiękniejszych celach możemy się naczytać. I nigdy nie pójść, żeby sprawdzić, jakie są naprawdę. I zostajemy takimi bardzo biednymi teoretykami. Bardzo biednymi. O jaką drogę chodzi? Myślę, że dzisiaj nam to objaśnia Pan Jezus.
przepięknie. Wyszedłem od Ojca, przyszedłem na świat, opuszczam świat i idę do Ojca. Wiara jest drogą od Ojca i do Ojca. Jeśli jest drogą od Ojca, to tak naprawdę jest posłaniem, jest misją. Ojciec posłał Syna. To doświadczenie wyjścia od Ojca dla Jezusa to nie jest doświadczenie wygonienia z domu. Nie. Tata go nie wyrzucił z domu. Tata go posłał do ludzi. I to jest jeden z wymiarów tej drogi, którą jest nasza wiara. To jest droga, którą podejmujemy od Ojca do ludzi. Jeśli tę drogę podejmujemy we wierze, to znaczy, że idąc do kogoś, pytamy Boga, jak On widzi to spotkanie. I czego też ja w tym spotkaniu z drugim człowiekiem szukam. Na ile moje pójście do kogoś jest wpisane w tę misję, którą Ojciec mi zleca. Ale wiara jest wychodzeniem do ludzi w takim poczuciu, że ostatecznie wychodzę nie dlatego, że mam ADHD, tylko wychodzę dlatego, że Ojciec mnie posyła. I czytam to posłanie. I to będzie zawsze droga od takich najprostszych momentów, kiedy, nie wiem, w domu jesteś chory, jesteś posłany, żeby mu zrobić herbatę. Jesteś posłany, żeby wymyć garczki po obiedzie. I to jest posłanie od Ojca do konkretnej osoby. Widzimy dzisiaj Pawła. Dlaczego Paweł wyruszył z Antiochii? Dlaczego wyruszył z Antiochii? Żeby umacniać wszystkich uczniów. Bardzo piękne to słowo. Umacniać, pokrzepiać, nie? Dać uczniom doświadczenie siły, krzepy. Czyli zobaczcie, bo to posłanie, to widać, jak to w Pawle pracuje. On idzie do uczniów z tych kościołów, które sam pozakładał w ciągu dwóch pierwszych wypraw misyjnych. I teraz idzie do nich po raz trzeci, bo czuje się za nich ciągle odpowiedzialny, bo tym, którego posłał, jest Ojciec i on się sam wpisuje w tę wizję ojcostwa. Ojcostwo jest czymś, co się nigdy nie kończy. Jak masz dzieci, to je masz. Wszystko jedno, mają 30 lat, 50 lat, 60 lat czy 5 miesięcy. Nie? To jest twoje dziecko. Idziesz, bo czujesz się odpowiedzialny, bo chcesz wzmocnić, chcesz pokrzepić. Więc to bardzo pięknie się wpisuje w to nasze pielgrzymowanie dzisiejsze. Nie? Szliśmy dzisiaj wszyscy prosząc o krzepę. Nie dla siebie, dla bardzo wielu ludzi, o których wiemy, że potrzebują pokrzepienia, potrzebują siły. Są bezradni wobec swoich życiowych wyzwań. Nie potrafią im sprostać. Nie mają już czasem nadziei. I idziemy także po to, żeby im pokazać, jesteśmy z wami. Nie po to, żeby was oceniać, nie po to, żeby was osądzać, tylko żeby wam wypraszać krzepę. Pokrzepienie. I to jest ta droga chrześcijanina od Ojca do osób, do ludzi. I jest drugi wymiar tej drogi. To jest, jak mówi Jezus, wracam do Ojca, idę do Ojca.
do Ojca. Myślę, że tę drogę ku Ojcu to najpiękniej opisuje święty Augustyn, kiedy mówi: niespokojne jest nasze serce, dokąd nie spocznie w Tobie. A tam wcześniej jest takie zdanie: stworzyłeś nas, Panie, ku sobie. Stworzyłeś nas ku sobie. Nie? Czyli jesteśmy stworzeni dla tej drogi ku Bogu. Stworzyłeś nas ku sobie. I nasze serce jest niespokojne, dokąd nie spocznie w Tobie. Nie? Wiara jest drogą ku Bogu, to znaczy jest ciągle takim pragnieniem, żeby być bliżej, żeby Go znać lepiej, żeby wejść z Nim w relacje głębiej, żeby się z Nim zakochać bardziej. Wiara jest wtedy drogą ku Bogu, kiedy ten stan wiary, który mam dzisiaj, który przeżywam dzisiaj, mnie nie zadawala. Nie czuję się spełniony, nie czuję się gotowy, nie czuję się wykończony, doskonały w swojej wierze. Nie. Jestem ciągle w drodze, Bóg jest ciągle przede mną. A ja jestem stworzony ku Niemu, ku Niemu. To stworzenie ku Niemu oznacza także pragnienie, by się stać do Niego podobnym. Żeby nie tylko nosić w sobie Jego obraz, ale żeby się stawać do Niego podobnym. I to jest ta niezwykła duchowa droga ku Bogu, ku Ojcu, ku Ojcu. Od Ojca do ludzi, a potem w doświadczeniu spotkania z ludźmi z powrotem ku Ojcu, ku Ojcu. Ruch Światło Życie jest ruchem ewangelizacyjnym. To znaczy, że wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy pragnienie wychodzenia ku ludzi, ku ludziom. Ale jest równie ważne po takim wychodzeniu ku ludziom, żeby potem podejmować drogę ku Ojcu. Przyjrzyjcie się wielkim ewangelizatorom w dziejach Kościoła. Byli w równej mierze aktywnymi ewangelizatorami, co mistykami modlitwy. Ludzie, którzy schrystianizowali całą Europę we wczesnym chrześcijaństwie, mnisi i roszkotcy, podejmowali wielkie kampanie ewangelizacyjne głoszenia Jezusa, a potem zawsze odchodzili w odosobnione najbardziej miejsca. Nie? Po co? Żeby mieć czas wyłącznie dla Boga. Nie? Do Ojca. Do Ojca. To jest taki rytm serca, to jest takie pulsowanie w życiu. Do ludzi, do Ojca. Do ludzi, do Ojca. Nie czytajcie o tym za wiele, tylko róbcie to. Amen.